Dożynki to wyjątkowe święto dla każdego rolnika i osób pracujących w sektorze rolnym. Po ciężkich żniwach przychodzi bowiem czas dziękczynienia za zebrane plony i krótkiego odpoczynku. Tegoroczne dożynki powiatu kozienickiego odbędą się w gościnnej nadwiślańskiej gminie Magnuszew, a rolników gminy dumnie reprezentować będą starostowie dożynkowi. Zaszczytną funkcję starościny dożynkowej pełnić będzie pani Katarzyna Kurek z miejscowości Kurki. Pani Katarzyna wraz z mężem prowadzi w Kurkach gospodarstwo o powierzchni 17 hektarów. Gospodarstwo prowadzimy od 2000 roku, czyli już 23 lata. Non stop, na pełnych obrotach. Mąż dostał gospodarstwo od rodziców przed ślubem już. Po ślubie zaczęliśmy razem wspólnie pracę w gospodarstwie. Na początku były warzywka, później przestawiliśmy gospodarstwo na sad. Dobrze nam się pracowało w jabłkach, był zbyt. Nastawiliśmy gospodarstwo przez jakiś tam czas na produkcję sadowniczą. Zakupiliśmy większość maszyn, sprzętu do zbierania, ale przyszedł moment, że wprowadzili embargo i produkcja sadownicza przestała nam się opłacać. Nie było gdzie sprzedać towaru. Zaczęliśmy z powrotem na warzywka. No jest to dużo cięższa praca. Produkujemy głównie teraz buraczki, kapustę białą, ogórki gruntowe i jabłuszka 14 hektarów. Kapusty mamy 1,5 hektara, buraczków mamy 1,5 hektara. Ogórki to tak jest, ponad 0,5 hektara jest w tym roku. W zeszłym roku było 1,5. Było ponad siły. Gospodarze sprzedają wyprodukowane płody rolne nie tylko do przetwórni, ale i na giełdach rolnych. Sprzedajemy jabłuszka głównie w takiej, mamy taką zaprzyjaźnioną firmę, która od nas odbiera albo w skrzyniopaletach i oni sobie szykują, albo my szykujemy w kartony i zawozimy bezpośrednio tam do nich. A warzywka tutaj są firmy dwie, które prowadzą zakład produkcji surówek i mąż tam dostarcza płody rolne. Na Broniszach trzeba mieć towarek ładnie wyszykowany, wiadomo, bo tam jest dużo kupca i może sobie wybierać. Rzadziej się jeździ na te Bronisze, ponieważ tutaj mąż woli w większej ilości towar sprzedać niż te 1,5 tony, co tam na tego busa się zmieści. No wiadomo, jaki tam jest handel, tam jest ciężko, trzeba wystać swoje, prosić się czasami, żeby ktoś coś wziął. Ciężko jest sprzedać na Broniszach. Gospodarstwo jest w pełni zmechanizowane, a dzięki wielu programom unijnym, z których skorzystali państwo Katarzyna i Zbigniew Kurek, gospodarstwo ma także dobrze wyposażone zaplecze przechowalnicze. Do sadu to mamy na tip-top, tylko przełożyliśmy się na warzywka. Mamy ciągniki sadownicze z kabiną do pryskania, opryskiwacze sadownicze, platformę, wózeczki odpowiednie takie do sadu, żeby nie trzeba było daleko nosić. To jest rozciągnięte na 20-30 metrów, możliwość zbioru jabłek. Kosiarki, chłodnia, ciągniki. Było bardzo dużo dopłat, wzięliśmy na dotacje unijne, właśnie na sad, które teraz jest niewykorzystywane w pełni. Państwo Katarzyna i Zbigniew mają dwóch synów. Starszy pracuje jako informatyk, młodszy zaś skończył szkołę średnią i pomaga w gospodarstwie. Młodszy syn z chęcią pracuje i skończył szkołę ogrodniczą, ale ciężko jest bardzo w gospodarstwie i mąż chce, żeby zajął się czymś innym. W gospodarstwie trzeba wstawać bardzo wcześnie, żeby coś osiągnąć. W lato jest bardzo ciepło teraz, wstajemy nawet o 4 godzinie, żeby iść zbierać te ogórki, żeby w południe była siesta, tak jak w Hiszpanii. Jesienią znowu jest ciężej, bo są znowu rosy, deszcze padają, to też na głowę się leje człowiekowi. Zima, wiadomo, jest cięcie w sadzie, to paluszki marzną i nóżki. Przez ostatnie kilka lat nasza gmina była poszkodowana przez albo grad, albo przymrozki wiosenne. Teraz w ostatnich latach znowu susza. Ciężko wyżyć z pracy rolniczej. Powoli idziemy tak na równej poziomej, nie idziemy do góry, ponieważ nie mamy w co iść tak naprawdę, ale będziemy to utrzymywać, a dzieci, co dzieci postanowią, to zrobią. Pani Katarzyna nie ukrywa także problemów z zatrudnianiem pracowników sezonowych. Po rozpoczęciu wojny w Ukrainie dużo było problemów. W większości kobiety przyjeżdżają do pracy. Mężczyźni ciężej mogą pracować, dźwignąć coś, to jest brak, deficyt. Mimo natłoku obowiązków, gospodyni znajduje również czas, by przygotować przetwory na zimę. Z pasją również zajmuje się przetwarzaniem winogron. No już mam teraz wiadereczko ogóreczków naszykowane do przerobu na kiszone. Z pomidorków od szwagra robię przecier pomidorowy, co tam potem na zupkę jest. No wiśnie, wiadomo, wiśniówkę i dżemy. Z jabłek robię dżem też jabłkowy i gruszek. Z gruszek jest też bardzo fajny dżem. No soki, wiadomo, kompoty do picia. Pani Katarzyna nie ukrywa zaskoczenia z wyboru jej na funkcję starościny dożynek.
Był to dla mnie zaszczyt przyjęcie tego obowiązku starościny. Cieszę się, że mogłam reprezentować naszą gminę i naszą wieś Kórki.